Witamy Państwa na kolejnym filmie historycznym niebocentryzmu. I oczywiście na pierwszy kadr mamy mapy Asgardu, czyli mamy to, co Hitler uważał, że znajduje się w tak zwanej pustej ziemi, w środku ziemi. Żyjemy na zewnątrz ziemi i my mamy wejścia na biegunach. Do tego, że tam są, jest jakaś cywilizacja i tak dalej. Realnie Hitler chciał sprawdzić, co jest na zewnątrz ziemi, ponieważ świetnie wiedział o niebocentryzmie. O czym można tutaj dowodem jest fakt, że Johannes Lang w 1938 roku, a więc w rozkwicie hitleryzmu, wydał książkę w Niemczech właśnie o niebocentryzmie. Także to jest sprawa, była wtedy bardzo znana. W ogóle cały początek XX wieku polegał na tym, że był szereg historyków, jak na przykład Farfield, który robił świetne grafiki na podstawie sumeryjskich zapisków, które świadczyły o tym, jak wygląda tak zwany kosmos. Jak wygląda. I to już Państwo też widzieli. Natomiast ta grafika była wykorzystana w filmie o otworach na biegunach, które są faktem. I ja Państwu te dwa filmy zalinkuję w opisie, że Państwo, kto jeszcze powiedzmy nie obejrzał, to sobie niech jeszcze raz obejrzy. Tam jest szereg materiałów dowodowych, świadczących o tym, że te otwory są jak najbardziej. Natomiast te mapy, to jest jedna z wielu map niemieckich, które zostały przejęte przez wywiad radziecki, później przeniesione zostały do Związku Radzieckiego, a po rozpadzie Związku Radzieckiego zostały ujawnione. No i w ten sposób sprawa się, jak to się mówi, rypła. Nie można było już zamknąć komuś ust i powiedzieć, że nie ma otworów na biegunach. Obecnie w necie na ten temat się dość nieźle szumi, na temat otworów na biegunach. Natomiast co robił Hitler? Hitler chciał za wszelką cenę dostać się na zewnątrz ziemi, do tej właśnie diabolicznej cywilizacji, żeby można było przejąć broń, otrzymać jakąś broń, przejąć broń, która mu zapewni panowanie nad światem. To był 1938 rok, 1939, pierwsza wyprawa hitlerowców właśnie na Antarktydę, właśnie po to, żeby zająć tak zwaną Nową Szwabię. Ale zobaczmy tutaj, jakie wtedy poglądy były. A to była mapa dla niemieckich łodzi podwodnych. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. O, proszę bardzo, tutaj one płynęły sobie tak przez otwór na biegunach, otwór na biegunie i wpływały teoretycznie do środka, nie? Ale tak naprawdę płynęły na zewnątrz, my to już wiemy. Natomiast my dzisiaj zajmiemy się lingwistyką i Hitler tak naprawdę, co on próbował szczęścia? On praktycznie zamulił temat, ponieważ niebocentryzm był znany, a więc trzeba było to gdzieś zrobić jakąś taką dyslokację tego niebocentryzmu, że jest pusta ziemia, że są otwory na biegunach i tak dalej. Otwory na biegunach są jak najbardziej faktem. I faktem były, że Hitler tam wysłał okręty podwodne. I jak widzimy z tej mapy, to jest mapy na zewnątrz, to właśnie tam było słowo Asgard. O. Natomiast w rzeczywistości w Asgardzie to my żyjemy. Czyli my żyjemy w środku ziemi. I to się nazywa Asgard. I dzisiaj poświęcimy temu czas i poświęcimy jeszcze innym kwestiom mitologii nordyckiej, czyli starogermańskiej. A wiecie, co są Starogermanie? To były Polany. Tylko to się już teraz też tak nazwało, żeby się nikt tym nie zajmował. Ale my dzisiaj mamy nawet te grafiki, i na mocy których właśnie się wszystkiego dowiemy. Oczywiście ktoś by zadał pytanie, dlaczego my się jakimiś tam mitologiami zajmujemy. Otóż zrobiono takie wrażenie przez dziesiątki lat, że to są jakieś tam mity, legendy, pierdoły i tak dalej.
Okazuje się, że nie do końca to są takie mity pierdoły, ponieważ taki jak Hitler często z tego korzystał i jego okultystyczne organizacje, takie jak Tule. O właśnie, oni wszyscy się tym żywili, bo oni doskonale wiedzieli, jak to jest, a jeszcze tym bardziej jak mieli demony za plecami, to oni byli świetnie zorientowani, po prostu demony wysterowywały ich na pewne dane, które były dostępne w tamtych czasach. A więc oni robili tutaj swoisty sabotaż, mówiąc o tym, że żyjemy, że Ziemia jest pusta w środku, a my żyjemy na zewnątrz. O, w ten sposób. I temu chcemy tak poświęcić z grubsza film, żeby praktycznie tą lingwistykę, te określenia postawić na właściwe miejsce. Niektórzy mówią, że wywracamy wszystko do góry nogami. Nie, nie, słuchajcie, wywrócone to już było, wiecie kiedy, wszystko do góry nogami. Ponad 100 lat temu było wywrócone wszystko do góry nogami, a teraz jest czas, gdzie wszystko jest, wraca na właściwe tory. No i dlatego są te filmy. Co tam jeszcze Państwu powiem? W opisie będzie dość materiału, żeby po prostu jeszcze raz to sobie obejrzeć. Jeszcze raz sobie przypomnieć te wszystkie mapy hitlerowców. Te, jak one pływały przez... Jak one wpływały do bariery Filchnera i wracały z powrotem z bieguna i tak dalej, i tak dalej. Tamte rzeczy. Natomiast teraz poprosimy Violę o przedłużkę tego, co już ja mówiłem. Witam. No to, że pusta teoria pustej ziemi jest kolejną ladą w sklepie diabła, to już właśnie tutaj Mariusz nam powiedział. I było to po prostu przekierowanie, ponieważ w tamtych czasach, początki XX wieku, bardzo szeroko mówiło się o niebocentryzmie. My nawet sobie możemy nie zdawać sprawy, jak bardzo ten pogląd, czyli w zasadzie według nas ta prawda o tym, gdzie żyjemy, rozprzestrzeniała się po świecie podobnie jak w dzisiejszym czasie, jak w dzisiejszych czasach, ponieważ zauważcie, że coraz więcej osób mówi o niebocentryzmie, coraz więcej pojawia się kanałów na internecie czy na YouTubie na ten temat, więc on zatacza coraz to szersze kręgi, nawet wśród hybrydzich nacji, z tego co zdążyłam się zorientować. Więc wtedy, na początku XX wieku, trzeba było wszystko przekierować i tym zajął się, jak widzimy, Hitler. I stąd właśnie wszystkie te teorie na temat pustej ziemi, które kojarzy się bezpośrednio właśnie z okultyzmem, czyli to stowarzyszenie Tule, czy jakieś tam towarzystwo Vril, a Vril to jest też jakaś tam energia, którą można czerpać z kosmosu. Wszystko to zostało wygenerowane, aby przekierować prawdziwy obraz rzeczy, jaki mamy, czyli żyjemy wewnątrz, a nie tak jak Hitler twierdził, że żyjemy na zewnątrz, a on sobie wpływał do wewnątrz. I stąd, jak sądzę, tu pytanie do ciebie, powstał twój wniosek, że Hitler wpływając do środka, on twierdził, że wpływa do Asgardy, a to w ogóle, mówiąc szczerze, tutaj się nie pomylił, bo my żyjemy w Asgardzie i zaraz spróbuję to Państwu wytłumaczyć, bo pytanie podstawowe, skąd Hitler czerpał swoją wiedzę? Tak jak już Mariusz wspomniał, Hitler czerpał swoją wiedzę z mitologii starogermańskiej, czyli z mitologii nordyckiej, skandynawskiej i tak dalej. Tam jest, słuchajcie, ta już chyba wspominałam Państwu, że najbardziej zbliżona do prawdy jest właśnie ta mitologia. Nasza słowiańska ma kilka wskazówek do prawdy, natomiast mitologia germańska nawet mówi o czasach końca. I o tym Państwu też spróbuję opowiedzieć. Materiał jest znowu dość szeroki, ale no postaram się jak najlepiej to Państwu wytłumaczyć. A więc... Aha, co jeszcze bym chciała wspomnieć? Spróbuję zalinkować, jeśli te filmy jeszcze są na YouTubie, to spróbujemy Państwu zalinkować
dwa filmy na temat tak zwanych pamiętników Joska Bartnika bodajże. Jeśli się tutaj pomyliłam co do nazwiska, to bardzo przepraszam. I tutaj to, co Mariusz powiedział, że za hitlerowcami stały demony. Tam się dowiecie, że de facto tak było. Były elitarne jednostki SS, które potrafiły, osobnicy ci potrafili przekazywać informacje na odległość, porozumiewali się telepatią. I taki Bartnik właśnie opisuje tam, że SS-maniec z tej elitarnej jednostki mówił do niego niewerbalnie, a on wszystko jakby słyszał w głowie. To są bardzo ciekawe rzeczy, słuchajcie. I tam też są wzmianki na temat pisma, ale to jest też temat na inny film. W zasadzie wystarczy, że wy jesteście spryciarze, wystarczy, że obejrzycie film i powinniście się zorientować, o co chodzi. A tutaj będziemy kontynuować temat Asgardy. Asgard i Midgard. Także de facto rzeczywiście żyjemy wewnątrz i żyjemy w Agarcie. Chociaż mitologia nordycka mówi troszeczkę inaczej. Ale zaraz o tym będziemy. Tak. Będziesz tutaj mówić. Czy żyjemy w Agarcie? Asgard to jest to miejsce tutaj, gdzie my funkcjonujemy. I tutaj mamy to drzewo Yggdrasil, te 9 światów, gdzie pokazuje nam, oczywiście to też na pewno zostało przekierowane, że Asgard jest tutaj i to jest niby miejsce, gdzie żyją bogowie, ci nordyccy, starogermańscy, a Midgard to jest niby to śródziemie, tutaj gdzie żyją, no żyje obecna cywilizacja. To proszę Państwa, ta reszta tych 7 światów, to my sądzimy, że są to planety, a planety być może są odpowiednikami bożków, ale zostawmy to, bo to w tej chwili nie jest istotne. Natomiast ciekawostką jest, ponieważ jest to drzewo Yggdrasil z tej mitologii, czyli świat tych 9 światów. Drzewo oczywiście zostało zerżnięte jak zwykle z drzewa łącznika. Natomiast spójrzmy, jak można, co można się, czego się można dowiedzieć ze słowa Yggdrasil. Yg, czyli ek, jajo, to jest odpowiednik pałacu, bo zauważyłam, że oni dość często na pałac mówią jajo. Drasil w pewnych językach, na pewno w angielskim i na pewno w holenderskim, S pisze się jako C. I jeśli zamienimy S na C, to widzimy, że nam wychodzi już bliżej. Drasil, drag, czyli kart. No i tak jak już wspomniałam, jajo to jest nic innego jak pałac kart, drag. I tutaj właśnie znalazłam taką mapkę. Tutaj Wam przybliżę. I spójrzcie, w centrum tego jaja, bo to wygląda w zasadzie jak jajo, jest Midgard. A nam się mówi, i nawet jak wrzucicie w Wikipedię, co to jest Midgard, to Wam powiedzą, że Midgard to jest Śródziemie, czyli miejsce, gdzie my żyjemy. Natomiast Asgard, siedziba bogów. Słuchajcie, oczywiście, bo tak. Asgard popchnięty w mitologii nordyckiej jako siedziba bogów nigdy nie mógłby się znajdować w centrum, czyli w pałacu, dlatego że oni tam się nigdy nie dostali. Jak wiemy, pałac jest w tej chwili na wdechu, w tym tak zwanym skurczu. I tam jest, tam bytuje ojciec niebocentryczny. Natomiast jest bardzo wiele podań na ten temat, że na przykład my jesteśmy bogami, czy że bogowie przybywali do ziemi i nauczali pierwsze cywilizacje, jak mają żyć. Mówiłam w poprzednich częściach o tym, że przybywali, że są podania o tym, że przybywali do naszej ziemi
ci tak zwani obcy, kosmici, bogowie, które się później przedstawiało na różnych rzeźbach czy freskach jako wężów. I stąd właśnie jest to założenie, że ten Asgard to jest siedziba bogów. No bo oni de facto tutaj bytowali i prawdopodobnie do tej pory bytują. Ale tutaj widać wyraźnie, że Asgard to jest nic innego jak miejsce, gdzie my żyjemy. Natomiast Midgard to jest pałac. Tutaj teraz pobawimy się słowami i pokażę Państwu, co można się dowiedzieć w momencie, gdy zerkniemy szerzej, pobawimy się w anagramy, poprzestawiamy. Na pierwszy rzut oka Asgard. Asgard, można powiedzieć Asgarden. Czyli garden, ogród dla nas. Niemniej jednak, jeśli zamienimy G na K, a tutaj mam mnóstwo jakby spostrzeżeń takich, że bardzo często się właśnie zamienia literki i jeśli właśnie, szczególnie kiedy to dotyczy drak i kart. Jeśli zrobimy anagram, to nam powstaje rasa drak i kart lub kart. Bo wiadomo, że w zasadzie drak i kart to są dwa wyrażenia ściśle powiązane ze sobą i pochodne od siebie. Także słuchajcie, sam anagram już nam mówi. I gdzie jest rasa drak? Gdzie jest rasa kart? Żyjemy właśnie w środku Ziemi i to jest właśnie miejsce wewnątrz Ziemi. Także tutaj Hitler pozamieniał tylko miejsca, gdzie my żyjemy. Nic innego on nie zrobił. Mariusz tutaj wyszedł z założenia kiedyś, tak, że może się wypowiesz, dlaczego wyszedłeś z założenia, że Asgard jest na zewnątrz. Ponieważ jeżeli widzieliśmy, że żyjemy w środku, a Hitler gdzieś tam płynął, no to on musiał płynąć na zewnątrz, nie? Logiczne, że wypływał na zewnątrz. A więc jeżeli żyjemy w środku, mieliśmy to już dowody, że od paru lat się już to prowadzi, ten temat niebocentryzmu, to on w tym momencie... gdzie on mógł płynąć, tylko na zewnątrz. A jemu się wydawało, że on gdzieś tam wpływa do środka. No, jemu się wcale nie wydawało, doskonale wiedział. On wiedział po prostu, no ale przynajmniej dla tych, którzy tam płynęli, no bo uboty rzeczywiście faktycznie tam płynęły. To nie była lipa taka, że po prostu ubot tam coś pływa albo sobie krąży i tak dalej. One po prostu nawet były do 1947 roku, znajdowały się tam mniej więcej. Plus minus w okolicach bieguna, ponieważ świadczy o tym wyprawa Berda, już ta tak zwana wojskowa, wojenna wyprawa Berda, gdzie oni zauważali niemieckie okręty podwodne, ale one dziwnie znikały. One po prostu wpływały z powrotem do tych tuneli i już były niewidoczne. Nie do wyłapania spod warstwy lodu. Byrd prawdopodobnie właśnie za sprawą Hitlera był pewnie przekonany, że on wpływa do wewnątrz Ziemi, a tak naprawdę wlatuje, a tak naprawdę to on wylatywał na zewnątrz. Dokładnie. Natomiast z mitologii naszej, słowiańskiej tak zwanej, ta otchłań na zewnątrz, która się znajduje, to powinniśmy ją nazywać Nibyt. Nibyt. Słuchajcie, pamiętamy bardzo popularny film sprzed, nie wiem, chyba 30 lat, Never Ending Story. Tam się mówiło o Nibelungi, pamiętacie? No a tu z mitologii nordyckiej bardzo pasuje tutaj jeden ze światów, Nibelheim. Także to, co jest na zewnątrz, to powinniśmy nazywać Nibyt, Niebyt. Tak jest najprościej. A Asgarda to jest miejsce wewnątrz Ziemi, tu gdzie żyjemy. No słuchajcie, ten cały pogląd, teoria pustej Ziemi jest bardzo socjotechniczna, manipulacyjna. I wiele osób woli uwierzyć właśnie w tą teorię niż w prawdę niebocentryczną. I tutaj przejdziemy do słowa Midgard. Słowo Midgard pochodzi z języka starogermańskiego. Mite to oznacza
centrum, środek, a zwróćmy też uwagę, że jeśli wypowiadamy słowo Midgard, to nigdy nie słyszymy, nie wypowiadamy w ten sposób Midgard, nie? Tylko mówimy Midgard. Dlatego ja zwracam uwagę, żeby też patrzeć szerzej i bardziej zwracać uwagę na to, co się słyszy, niż na to, jak się pisze, bo słuchajcie, my kiedyś przecież nie pisaliśmy. Tylko porozumiewaliśmy się telepatycznie, czy porozumiewaliśmy się werbalnie w późniejszych czasach i bardziej jest ważne to, jak słyszymy, niż to, jak piszemy. Więc mite jest to środek, centrum. Można tutaj sądzić mite garden, centralny ogród, miasto, też od grad, gard. Natomiast miten z języka niemieckiego to oznacza w środku, pośród, no i stąd ta teoria, że nawet w filmie takim jak Władca Pierścieni to się mówi od Śródziemiu, nie? Ale stąd właśnie teoria, że Midgard to jest nic innego jak życie wewnątrz, a to jest nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę Midgard to jest oznacza pałac, centrum ziemi, centrum pola. Także jeśli spojrzymy na to, że mitten z niemieckiego to jest w środku, pośród, można by było sądzić, że prawidłowa nazwa to by było Mittengard. A co oznacza, jeśli zamienimy znowu G na K, mój kart. Także według mnie tak to powinno wyglądać. Oczywiście, słuchajcie, no naprawdę musimy patrzeć szerzej, ponieważ oni pozamieniali literki, porobili anagramy. To już nieraz szeroko o tym mówiliśmy. Dlatego trzeba naprawdę się jakoś tam zagłębić, ale ja po raz kolejny zachęcam do tego, żeby wszystkie słówka jakieś tam ważniejsze sprawdzać i robić anagramy, patrzeć, przestawiać. To jest naprawdę bardzo istotne, bo właśnie z różnych słów możemy się wiele dowiedzieć. I tutaj przejdziemy do, powiemy troszkę o tej mitologii nordyckiej, bo jest ona bardzo ciekawa. My zalinkujemy, chociaż jeśli wpiszecie Ragnarok, to znajdziecie po pierwsze wzmianki w Wikipedii i tam jest wszystko opisane, słuchajcie. Ale można by było twierdzić, że tym właśnie wydarzeniem Ragnarok w obecnej chwili kierują się ci rządzący zakulisowi obecnego systemu. I zaraz Państwu opowiem, dlaczego tak się dzieje. Najpierw sobie zobaczymy, czym jest to Ragnarok, jeśli właśnie pobawimy się tutaj w anagramy i pobawimy się w zabawę w literówki. Już Państwu mówiłam, że rok w spak to jest kor, a kor z łaciny to jest serce, czyli kart. Rag na rok. Ra na serce ziemi, słuchajcie. Jak również rag w anagramie to jest gra, czyli szachownica masońska. Wikipedia pisze, że rag na rok to jest zmierzch bogów. Również oni twierdzą, że właśnie Ragna to są bożkowie i rok to jest zmierzch. Słuchajcie, bardzo często używa się właśnie bardzo socjotechnicznie, przekierowująco właściwie, żeby się nikt nie mógł domyśleć tego, używa się właśnie wyrażeń na ojca niebocentrycznego, że to jest jakiś tam Bóg śmierci, czy Bóg ciemności. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, teraz na topie od wielu lat jest taki film, który zdobywa największą popularność w dziejach telewizji. Jest to serial Gra o Tron. Już sama czołówka, to już kiedyś wspominałam o tym gdzieś tam w komentarzach pod filmem kilka miesięcy temu, że sama czołówka to już wskazuje na to, że jest to obraz niebocentryczny wewnątrz Ziemi. Tam pięknie obraz idzie właśnie po takiej krzywej, po wewnątrz Ziemi i nawet jest pokazany pałac. Także zachęcam Was, żebyście zobaczyli sobie tą czołówkę, jak właściwie możemy ją zalinkować, ponieważ sądzę, że nie wszyscy
wiedzą, co to jest za serial. Natomiast ja troszeczkę się na nim skupiłam. De facto to nie trzeba go oglądać, bo jest to kilka sezonów. Nie trzeba tracić czasu na to. Natomiast jest na HBO. Takie streszczenia są w różnych tam filmikach na kanale HBO na YouTubie i tam można się wiele dowiedzieć i w zasadzie w tym filmie, wierzcie mi, że wszystko kręci się wokół Polan i wszystko kręci się wokół zhybrydyzowanych Polan, tych pierwszych rodów, które zostały zhybrydyzowane, które są zhybrydyzowanymi Polanami. I tam wszystko kręci się wokół słów takich jak drag, kart, track. Dlatego zachęcam Was, żebyście się zapoznali. I tam właśnie jest król nocy. Dlaczego oni na ojca niebocentrycznego, oni zawsze zaklinają rzeczywistość w takich filmach i robią z niego potwora, który chce zniszczyć ten świat i zaprowadzić ciemność, no bo co? Słońce, księżyc nie ma prawa istnieć, więc dlatego mówią na niego, że to jest Bóg ciemności, no bo kto kiedyś zgasił światło? Ojciec wyłączył pałac i nastała ciemność. Dlatego zachęcam Was, żebyście w ten sposób szukali informacji. Chociaż w tym filmie, w tym serialu Gra o Tron się oczywiście zaklina rzeczywistość, bo oglądając ten film, rzesze fanów będą przeciwni temu złemu bohaterowi, nie? To właśnie w ten sposób się zaklina rzeczywistość. O czym jest, co oznacza właśnie, o czym mówi ten mitologiczny Ragnarok? Jak już wspomniałam, jest to zmierzch bogów. Jest to moment, tak naprawdę, który w tym momencie się na tej szachownicy odgrywa. Bo ma go zapoczątkować dźwięk strażnika przejścia z Midgardu do Asgard. Ten strażnik to jest jakimś tam bożkiem, to sobie sprawdzicie. Sygnał z rogu Gjallarhorn. Słuchajcie, niedawno mówiliśmy, czym są dziwne dźwięki, które się pojawiają, nie? Na dziwne dźwięki pochodzące tam gdzieś z przestrzeni. Oczywiście, że one są sztucznie wygenerowane, ale jest to dźwięk, który przywołuje tych bożków, nie? I myśmy mówili, że to jest swoista księga wycia i tak dalej. Słuchajcie, to jest nic innego jak właśnie gra na szachownicy i przywoływanie demonów. I teraz zobaczmy, co się wokół nas dzieje, jaki zaczyna się w tym momencie chaos na naszej arenie politycznej, na światowej właściwie arenie politycznej. Nawet gdzieś tam na YouTubie widzimy, że wszyscy tam na siebie napadają, wszyscy się jakoś próbują zdyskredytować. Ci, którzy byli jakoś tam kiedyś blisko między sobą, to odgrywają gierkę i robią pozorację, że teraz są jakimiś najgorszymi wrogami. To jest bardzo zauważalny ostatnio nurt, gdzie oni wszyscy skaczą sobie do gardła. Natomiast cały ten Ragnarok mówi o tym, że wszyscy bogowie będą walczyć między sobą i pozabijają się nawzajem, również te wszystkie mityczne stworzenia, bo jest tam mowa i o smokach, i o wężach. Wszystkie 9 światów ulega destrukcji. Most prowadzący z Midgard do Asgard, który de facto nazywa się Bifrost, a sprawdźcie, co to znaczy frost. Frost to jest mróz. Czyli tutaj chodzi o szkło nieba, o ten lód, który podtrzymuje szkło nieba. Słońce i księżyc zostaną zjedzone przez dwa wilki, gwiazdy znikną i wszystko pokryje się lodem. Ale słuchajcie, no jest tutaj trochę namącone. Przypomnijcie sobie, robiliśmy taki film, gdzie na pewnym kongresie pewna osoba mówiła, że będzie nękać Polskę, dopóki
ta nie pokryje się lodem. Słuchajcie. Natomiast oprócz tego, że wszystko pokryje się lodem, to jeszcze wszystkie 9 światów łącznie z Asgardem i Midgardem zostaną spalone mieczem, ognistym mieczem. Ten ognisty miecz to też się, słuchajcie, przewija w Grze o Tron. Wszystko zostanie spalone, zalane oceanem, a z tego oceanu wyłoni się nowy świat. Jedna para ludzka przetrwa, uwaga, w gałęziach Yggdrasil, czyli tego drzewa, i zapoczątkuje nową cywilizację. Tutaj mamy też wskazówkę, że gdzie myśmy się, słuchajcie, schowali w czasach przed epoką lodowcową. Tutaj jest bardzo duża wskazówka i na przykład powrócę jeszcze do tej nieszczęsnej Gry o Tron. Nieszczęsnej, no ja ten serial osobiście bardzo lubię. Natomiast tam też są wskazówki, gdzie ukryli się Polany epoki lodowcowej. Tam też jest pokazana jaskinia pokryta korzeniami nad tym czar drzewem, słuchajcie. Jest mnóstwo o tym wskazówek wszędzie, wystarczy tylko pogrzebać. I tutaj właśnie za tym przykładem ta jedyna jakaś tam para ludzka ma się schować, w gałęziach drzewa Yggdrasil. Także widzimy, jaki jest przekaz, na który trzeba właśnie spojrzeć troszeczkę szerzej, bo to wszystko celowo zostało przekierowane. Tak samo Hitler celowo przekierował nam, ponieważ wtedy bardzo intensywnie rozmawiało się o niebocentryzmie. On widocznie miał ogromną siłę rażenia i dlatego całą prawdę trzeba było wpleść w teorię pustej ziemi. To dzisiaj te dyskusje na temat niebocentryzmu i w ogóle co do kształtu ziemi to są niekończące się dyskusje w internecie. Teraz są takie modne rozmowy na żywo. Po prostu to jest już zatrzęsienie, po prostu dyskusje, cały czas dyskutują, wszyscy dyskutują, powiedzmy, cały internet żyje tymi dyskusjami po prostu, co do kształtu Ziemi, a więc nie jest to wszystko takie na boku, można powiedzieć, tylko na topie, kształt Ziemi. Tak, no i słuchajcie, niektórzy się denerwują, że kiedyś Mariusz mówił co innego, a kiedy poznał mnie, to mówi co innego, ale pamiętajcie, że zrozumienie przychodzi z czasem i wtedy nie było wszystkich danych do oceny. Natomiast teraz wibracje, pamiętajcie, ciągle rosną i przychodzi nowe zrozumienie tematu, przychodzą nowe dane do oceny, gdzie można wysnuć nowe wnioski. To już mija 6 lat od czasu prowadzenia przeze mnie niebocentryzmu, dokładnie od 14 kwietnia 2013 roku. Także zaraz będzie, za niedługo będzie bite równo 6 lat. No. A więc tak to wygląda. Tort z 6 świeczkami będzie potrzebny. Tak. No. Słuchajcie, tutaj macie właśnie jakby półprawidłową mapkę, gdzie Midgard jest w centrum. To jest środek centrum, gdzie mieszka ojciec, gdzie jest obecnie na wdechu. Natomiast Asgard jest tu, gdzie my żyjemy. Tak, i chciałam jeszcze to Państwu na koniec powiedzieć, sobie przypomniałam to, co chciałam Państwu przekazać na temat drak i kart. Na temat w zasadzie drak. Jak już wspominałam, drak to jest duch, dusza. I bardzo Was proszę, żebyście się nie identyfikowali ze smokiem, bo wiele osób identyfikuje się ze smokiem. To jest naprawdę budujące, że my możemy się czuć jak smoki, nie? Natomiast chciałam Was przestrzec, że smok to jest potwór stworzony do celów demonistów. Także Wy możecie się identyfikować nie ze smokiem, tylko z drakiem i z jego cechami charakteru. Tak jak mówiliśmy, że smok kierował się sercem, nawet był taki smok Trach, który pilnował w domostwach tego, co najcenniejsze, czyli serca. Z wielką odwagą, z potęgą, ze wszystkimi tymi cechami my powinniśmy się identyfikować, czyli z drakiem, ale nigdy nie identyfikujmy się z potworem, który stworzono
nazwano celowo. I nazwano celowo smokiem. Także chyba z mojej strony to tyle. I ja ze swojej strony jeszcze zapraszam do opisu jakieś szczegóły, które po prostu tutaj nie powiedzieliśmy. No to będzie już w opisie wszystko tam jakby wyjaśnione do końca. No to tyle. Do usłyszenia.